Elo, elo! Witam wszystkich serdecznie w Paydayu dwójce. Ze mną jest Plageusz i Diabeł. Elo, elo, siema. Siema. Z tej strony Kapitan Bloody, a dzisiaj zrobimy sobie, nie spodziewaliście się pewnie co, zrobimy sobie Shadow Ride'a, ale na najwyższym poziomie trudności, czyli Dead Wish. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie niektórzy, teraz powiem, bo ogólnie inaczej trochę wyglądam, niektórzy się zastanawiają, czemu mam taki ładniutki szaliczek na szyi, to dlatego, że jestem leciutko przeziębiony. Już myślałem, że kurwa za Polskę wczoraj. Nie, to co innego, po prostu jestem przeziębiony, bo niestety troszkę kaszlę sobie, dlatego dzisiaj gram w takim szaliczku, to od razu wszystkich tu uprzedzam. Ale oczywiście nie przeszkadza mi to w mówieniu, więc nie będzie problemu. I teraz tak, wejdźcie do tej mapki. Kupiłem termit, bo termit się tutaj przyda. Nie bierzcie jeszcze tego termitu, bo z termitem jest taki ciekawy bug, który wam pokażę. I jak robimy z tymi linkami? Kupujemy te linki? Plagiusz? No ja bym kupił. No to kupuj linkę. To ja kupuję. No to kup może tą, co zawsze, ona w sumie na tak spoko była. To jest ta misja, co tam na dachu spuszczasz, te tak. I to wszystko, tak? Tak. Dobra. Robimy tą misję na cicho, bez żadnego problemu. Jesteśmy mistrzami takich rzeczy. Dobra. To była ta, czy ta druga? To była ta, w sensie, chyba, jest jedna z dachu, a druga jest też ciekawa, tylko nie wiem, czy jest sens, bo tam jest dużo strażników może chodzić, co nie? O, ta będzie chyba spoko. Dobra, no to myślę, że możemy zaczynać. Misja w pełni na cicho. Zobaczymy Shadow Ride na Dead Wish Show. Dla nas to żaden problem. Już oczywiście, my to robiliśmy już tyle razy. Dokładnie, już tyle razy to robiliśmy. Mniej więcej zero gdzieś. I tak, te na Dead Wish Show jest troszeczkę trudniej. No tak, chodźcie tutaj przede wszystkim na początku, chodźcie tu na chwilę. To tu jest... I tak, nie bierzcie tego, otworzę to, nie bierzcie tego. To tak, sprawa jest z tym taka, że ilość termitu wynosi 2, co nie? Ale jak się weźmie termit dokładnie w tym samym momencie, to wtedy możemy wszyscy go wziąć. Więc umówmy się, że jak będzie 0030, to wszyscy naciskamy F. 0030. Dobrze. Wszyscy mają? No i tak, super, mamy. No, no i mamy 3. Dobra, teraz ale spoko. No to jest spoko, chyba całkiem błag. I teraz tak. To tak, ogólnie na Dead Wish jest trochę trudniej, bo tu chodzi sobie strażnik, akurat se poszedł na schody, ale właśnie, ostatnio stwierdziłem, że całkiem dobrym wejściem jest mimo wszystko kanalizacja. Uwaga na drabinkę, bo jak się spadniecie z drabinki, w sensie nie wchodząc na drabinkę, to może to się połamiecie. Plaga już tak sprawdzał. I tutaj wykorzystujemy Admiros termit. Admiros też to sprawdzał kiedyś. Tak, Admiros też to sprawdzał. Ale w Gmodzie. No. I tutaj właśnie wykorzystujemy termit, żeby przebić się przez kraty. I idziemy dalej. To. No. I tutaj jest potrzebny drugi. Chodź, powiedz. A to jeszcze jakiś będzie nam potrzebny? Tak. Właśnie jeszcze jeden jest potrzebny, dlatego... Znaczy potrzebny. Ułatwia sprawę, może to rozumiem. Mieć. Lepiej mieć, niż nie mieć. No, lepiej mieć niż nie mieć. Patrz, znowu z buta. A nie udało się. Znowu się nie udało. Dobra, tu w ogóle słom zawsze, to ja sobie wezmę już łom. W ogóle to też ciekawostka. I jeszcze ten otwórz, bo ten się może przydać. Otwórz jeszcze. Kto tam został, Diabeł, otwórz jeszcze tutaj. Tutaj, tam chyba dalej, tu już niczego nie ma. No, to otwórzcie ten termit. No, i ogólnie tu jest takie eleganckie wejście. To się wchodzi do budynku też. Tak, tu się wchodzi już do budynku. To będzie już tutaj powoli iść sobie. Poczekaj, zobaczę, zaznaczę, czy mi przeciwników zaznaczy, bo mi je zaznaczyło. Coś to skaczemy do dziury i tyle. No i powiem wam, że teraz jest łatwiej wynosić trochę rzeczy, ponieważ bierzemy rzecz i wrzucamy. Wrzucamy po prostu. I wrzucamy do tutaj, co nie? Bo tam jest typek. Tylko tak, dobra. Ja zaraz pobiegnę. Ja już te kamery wyłączę. Ja zaraz pobiegnę, żeby kamery wyłączyć. Widział mnie kurde dupą. Chodź tu Plaga, na razie się tam nie chowaj może. Oko. Nie wiem, czy on się odwraca, może to jest z tych leniwych. A bo my jesteśmy na dole jeszcze. Tak, bo jesteśmy na dole. Nie wiem, czy to nie jest z tych leniwych, co tylko się stoi i patrzy. Właśnie tak wygląda, nie? Dobra, to ja szybko przebiegnę. To idziemy na górę. Tylko nie wiem, czy ona zobaczy jak przebiegnie. Cicho, nie, uwaga, bo on jest bardzo dużo wykrycie ma. Ciężko go minąć. Plagus, uważaj, bo jak ma znak zapytania. Poczekaj, żeby się uspokoił. Idzie tu kolej. Dobra, to biegnę na górę. Poczekaj, nie, biegnij, bo tu idzie zaraz strażnik. Już, bo nie trzeba już biegłem. Tu jest strażnik, dobra. Widzisz? Mhm. Mam iść do was? Nie, zaraz najwyżej go uziemimy. Poczekaj, Diabeł, wyłączymy kamery przynajmniej. No git. Bo tu jest strażnik, ja czekam jak on się ruszy. Tylko nie wiem, czy to nie jest może z tych stojących również.
I jest taka śmieszna sytuacja, że stoją dwóch strażników i no przez tego nie przebiegniemy, Plagusie, no nie ma szans. No nie, tylko nie, ej, tylko nie wiem, czy kamery nie są na niego, wiesz? A? Bo jeśli kamera jest na niego, o kurwa, jeśli kamera jest na niego, to ta klipa. Dobra, diabeł, wiesz co, póki tak stoimy, to weź zanieś może złoto. Dobra. I ten łup, co nie? Tam uważaj, jak będziesz przez bramę przebiegać. O, poszedł? Tu... Nie poszedł. No dobra, może to zabijamy go, zabijamy. Ale kamera. Dawaj, idź, nie ma kamery. Dobra, to ja go biorę. Ty weź ogarnij. Dobra, spejdżeruj go, ja już się otwieram kamerownie. I zabierz ciało od razu. No. To wrzuć od razu tam. Do kamerowni. Nie miał keycarda. Nie, jakby miał, to by się pokazał, przecież miał plagi. To automatycznie zbiera. Nie, jest keycard. Jest? Zbiera no to super. Dobra, no to super. Sprawa z zbroją. Ej, właśnie została... Ciekaw, czy jak ponosisz keycarda, to też działa ten bug, żeby wziąć dwa naraz. Nie działa. To tylko działa z skrzynką. Jesteś pewny? No, nie jestem pewny, bo na pewno bym o tym ale wiedział. Ale macie dwa keycardy. Tak, bo jeden strażnik i drugi strażnik był. A, czyli macie już do otworzenia? Tak, jakby co, zbroję można otworzyć. No ale wiadomo, że wszystko strożnie, dobra. Kurwa, ile golda? Wiesz, golda. O, co, uważaj, coś... Strażnik idzie. Gleba. Strażnik czy... Nie, to cywil, dobra, go uspokoi się. Tylko niech pójdzie tam da głębiej trochę. O, jasne. Ja idę po rzeczy. O kurwa, mać. Wow. Ej, ja bym gdzie jesteś? Tak, na dworze byłem. A, dobra. Idź tym, jakby co, idź... Tak, ja się pojebałem się drogi, ale wybiegam na gościa. Dobra. I mnie nie zauważył. Ja próbuję zejść na dół, tylko ten strażnik tu stoi, można też by go usunąć. Poczekaj, no na razie go nie usuwaj, bo nie wiadomo... To tak, zajmijmy, póki co wykorzystajmy, zajmijmy się tą górą może. No ja prostu... idę i już odnoszę, nie? Ale pamiętaj, że górą możesz się odnosić, przez bar. A, ziplina, no tak, dobra. A no tak, ale to musisz wyjść na tego, na ziplina i wtedy ja sobie tam odbiorę ewentualnie. No, nie? Pamiętaj, ty jeszcze masz ziplina, co nie? Więc ogólnie... To ciekawe, jak tam na dachu ludzie. Właśnie idę zobaczyć, czy coś na dach, ostrożnie. Powiem wam, o, na dachu jest strażnik jeden, na pewno. Tu jest po lewej zaraz jeden też. Po mojej lewej teraz. Kurwa, co mnie widzi? Tam uważaj, przez bramę przebiegasz. Ostrożnie, przebiegajcie przez bramę. Przebiegajcie tylko, kiedy jesteście pewni. Kucnąłem w ostatniej sekundzie, nie? Aha, ej, on cię widział. Przez bramę mnie widział. Ej, w ogóle jest strażnik. Na dachu, ej, w ogóle śmieszna sprawa. Na dachu jest kolejny strażnik, który się w ogóle nie odwraca. I w ogóle idę za nim. Serio? I rzucam, tak, i rzucam ziplina i w ogóle on nie ogarnął. Co za ziom. Dobra, jedna walizka poszła. No to mamy upośledzonych strażników troszkę. Dobra, mamy dzisiejszy odcinek, mamy upośledzonych strażników. Jakby co, poszedł zipline, więc też możecie tam odebrać tego ziplina. Jak to się jest. Spoko. Ja lecę do ciebie. Dobra. Powrotem. A ciekawe inne przejścia, jakie są. Możesz... Jeszcze. Aha, no dobra. Wiesz? To tak, zajmiemy się teraz może magazynem, bo magazyn w ogóle wydaje się jakiś taki pustawy. Jakieś przejście, zaraz zobaczę, gdzie to prowadzi. O Boże. Dobra, git. I have the money! Wychodzisz chyba na dwór, wiesz? Nie jestem na dworze, jestem w jakimś budyneczku małym. Co to jest za budyneczek, to nie wiem jeszcze. To jest, ale to jest... A wiem gdzie! Tam z tyłu. Przejście z tyłu obok magazynu. Te takie, co tam się... W balkonach przechodzi. Widzisz strażnika, co zaznaczyłem? Tak. Ale dobra, chodź, zabalaj stamtąd, tam nie ma sensu Czekaj, wchodzę do dziury. Tam niczego nie ma, Plagouszu. Uważajcie na helikopter. Helikopter? No, dobra. Helikopter. Dobra, kolejna przysyłka diabełu poszła, jakby co. O kurwa, widzę się. To można nas zauważyć normalnie? To tak. Helikopter? Tak, helikopter można nas zauważyć, strażnie. Więc... Helikopter, ostrożnie. No siema, Bladi, otwieram safe. Dobra, poczekaj, nie, jeszcze nie, bo safe na końcu zawsze, pamiętaj, Plagouszu. W pierwszej jak kolejności chcesz. Zajmujemy się wszystkim pierdołami. Innym. A to możesz mi później. Rzucać jak chcesz. Dobra, weź Masz to. Coś? Weź Dawaj. To. No odlatuj helikoptrze. Już dołem pójdę. Tak, idź dołem, tak. Tylko uważajcie, bo tam ciężko jest przejść pomiędzy właśnie tą bramą, co nie? Tu masz kolejną przesyłkę. Idę do was. Później to tu jedna paczka jest na dole. Pomóc, bo nie będę przyciskał sam. O, w mordę, jakie to jest ciężkie. No to jest mega ciężkie, ale dlatego warto to już przetransportować, co nie? Ojej. Idę, siema, piłteczka. To jest coke. Co ten cywil kombinuje? Coke'a. Masz kokę? To jest coke'a. Kokaina, po polsku. To jest Coca-Cola, gościu. Co a, no dobra, Cola, przepraszam. Coca. Masz rację, to jest Coca-Cola. Przepraszam, pomyliłem się. Dobrze.
Ja sobie idę, dreptam sobie tak powolutku. To było. Co? A nie mogę tym rzucać w ogóle. No to jest. Tak, uważaj, musisz, i musisz tam bardzo. Z złotem. I tam bardzo ostrożnie musisz w flagu się przejść. Najlepiej, wiem, o co chodzi. Najlepiej, żebyś zaznaczył go i popatrzył, w którą stronę akurat patrzy i dopiero przeszedł, kiedy faktycznie nie patrzy w tę stronę. Radę. Będzie dobrze. Tam jest skrzyneczka, najwyżej się za nią schowam. Powiem ci, że jakoś jak na The Duisha, to jest bardzo mało strażników tutaj. No właśnie, to jest dziwnie tak trochę, nie? I są jest, i z tego to większość jest, to jest jakiś on się upośledzony. Patrzy cały czas w jedną stronę. Dobra, na razie go zostawmy, ja bym go zostawił na później. Mm. Czy jest sens w ogóle go zabijać? No, może po to powiem, będzie trzeba prawdopodobnie, bo on jest w takim miejscu, że kurczę, przeszkadza tylko. Będzie można jakoś rzucić go. Jest to był jakiś strażnik, zabijający. Kazający kogoś? Jest. My zabiliśmy dopiero jednego, nie? Także wiesz. Tak. Tutaj to... na górze. Na górze ktoś tu chodził, czy... Na górze a nie, dwóch zabiliśmy. Jeden w kamerze jeszcze był. No. Dobra, patrz. Ogólnie ja się tu przerabiam przez drille. Właśnie, o kurwa. Diabeł. Nie, to nie hałasuje. To nie hałasuje, bro. Ja to restartuję już. Mam. Ja już zrestartowałem. Ło, milion z artefaktu. Jezus Maria. Ja pierdziele, ale hajs. Dobra, za takie pieniądze to ja mogę pracować. Ja restartuję też. A co wy drillujecie w ogóle? Tutaj do tych skrytek, co nie? A to jest bardzo szybki drill. Tak, to jest nie szybki drillek, a one są jeszcze cichutkie, dobra, tylko naprawię. Tylko, że się psują często. Podobno jak się stuka, czasami można naprawić, widzisz? Jak stuka? Jak no uderzasz, ja mam taki skill specjalny, że jak uderzam w drilla, to jest duża szansa, że się naprawi. Patrz. I tam są skrytki jakieś, widzisz? Które może się otwierać. A te skrytki? Czy... Ebie, tak. A? Tylko o, czasami to działa, nie zawsze. Czasami trzeba zrestartować niestety. Z jakiś ten, procent, nie? Ej, coś słyszy ciebie? Nie, tu chyba nie, no, chyba. Dobra, jest. No, coś weź hajs. Jest hajs. Dobra. I tu jeszcze patrz, co jeszcze jest, obraz, widzisz? O cholera. Dobra. Zrobię, chodź próbujemy przez dach. Nie wiem, jak będzie tym razem. Tak, już, to jak zwykle tam przebiegnij sobie. Chodź przez dach, zobaczymy, tylko ostrożnie. Dobra, jest cały czas upośledzony strażnik tylko. Obmijamy go tutaj. A, tak, jest to obraz? Chodź, nie zabijaj go, diabeł. On jest upośledzony, tak? Uj, zauważył. Co to? Mój, strzelaj, u mnie. Strzelaj. Biegnę już. Uj. Dobra, weź go. Dobra, jestem tam. A ja go pageruję. Pageruj. Ale beka, jakim... To tylko ten był? Tak. Tak, dobra, ale dobra, farczy. Dobra, ja się go pozbędę, a wyjdźcie, nie? Dobra, już decyduję sobie na jak coś. Ej, masz może bug? Bo ja mam, go spakowałem. Dobra, weź go tutaj z tyłu połóż, tutaj. Ja go wrzucę do rzeki. Nie ma sensu, nie rzucaj, bo tutaj z tyłu, tu nikt nie chodzi. Tak. No jest gitarka na razie. Dobra, jest ale mamy ostatni pager, dlatego tego strażnika, który jest upośledzony, nie zabijałbym, bo w razie na wszelki W. Tak, jasne, po chuj go. A czemu nie chodzi górą przez schodki, Bloody? Co? To samo wejście dawaj, do magazynu. Ale tam już magazyn jest czysty, tam już nic nie ma, bo wszystko wyczyściłem. Mhm. Tak, wszystko wyniosłem ty gadasz, z magazynu. To tylko 6. A, bo one tam sobie leżą dobra. Na dachu, no dobra. Jeszcze tu jest diabeł coś, o, tutaj właśnie jeszcze tutaj, jest. Nie? O, tu jest jakiś tak, cztery są, ktoś będzie, o dobra, nice, super, złoto, nice. Dobra. To ktoś musi pójść, Pragus, pójdź może już tam i zanieść te rzeczy, które są po drugiej stronie, bo już prawie wszystko mamy. Bo już prawie wszystko mamy. Wszystkie broni już zabrane są? Kurwa, oni są wszyscy upośledzeni jacyś, wszyscy się patrzą w jedną stronę, nawet ten no właśnie, dziwna sprawa, co nie? Jakiś mamy bardzo fartownych strażników dzisiaj. Dobra, Praga, idź już tam biegnij i tam po drugą stronę, na drugiej stronie zipline'a idziemy już przenoś. Idziemy starać się otworzyć tego, wiesz... Tak, ale to jak Pragus zaniesie. Zbroje, nie? Plagus, ty tam zanieś wszystko i jak Plagus zaniesie, to pomyślimy właśnie nad tym. Chodź tutaj, diabeł, do mnie. Nie, o kurde, co się zrobił? To jest cywil. Dobra. Kikarda miał. Naprawdę? No, super, to mamy 3 kikarty. To no, jak jeszcze lepiej, dobra. Weź go właśnie tutaj, zanieś. Tup, idę na dach. Auto jest w innym miejscu. Nie podoba mi się to. To jest w innym miejscu? Auto. Wcześniej było lepiej. Masz van. Auto też tutaj się losowo ten. Dobra, dodam wszystko, zrób. Dobra. Diabeł, my tymczasem. Chodźmy może na dół. To jest cały czas ten strażnik upośledzony. Tak, możesz przebiec chyba od niego. Mało no, tych bugów coś jest, mówię wam. I sprzedajesz? Nie. Mamy tam są 4 jak nic. To mamy 10 już. Chodź, no tak. Chodź diabeł. Ale powinniśmy mieć więcej. Chodź, ukradniemy teraz broń, zbroję, bo ten nikt nie chodzi. Pistolet ukradłeś? Pewnie, że nie chodzi? Bloody. Tak. Co? Wiem, widzę jeszcze jeden pistolet. Dobra, 3, 2, 1, myk. Nie mogę rzucać. Go.
Jaj. Wiesz co, pójdziemy, chodź, nie pójdziemy może wentylacją, znaczy tym, tylko chodź tędy. Nie mogę Brandy. Rzucić. O, teraz, dobra. Chodź tędy, diabeł. Gdzie jest twoje tędy? Tędy, dobra. Chodź tutaj. Jesteś szybciutko. Pewny, że chcesz tędy przechodzić? Tak, jestem pewien, tylko szybciutko, dawaj na stojąco, nie na ten. Dobra. Poczekaj, Plaga, puszczę ci ziplina. Dawaj szybciutko. Kurwa, tu nikogo nie ma, no bez żartów. No. To mówię, jest. Zipline leci. Leci zipline. I jeszcze diabeł ci puści, będziemy mieli jesteś 12. Jesteś pewny, że to jest kurwa defujesz? No kurde, jak nic tak. To jest defujesz. No patrz, ile kasy dostaliśmy za jeden artefakt milion. Poza tym kamery są stalowe, to musi być defujesz. Hmm? Po prostu mi się wydaje, że po prostu wyjątkowo Jezu, mamy bardzo... Jezu, możemy mieć farta, nie? Po prostu mamy killa takiego i tyle. Mamy no. Raz, że jest killa, dwa, że chyba jednak mimo wszystko mamy... Już macie? Tak, no. Mamy samuraje. Kurde. Dobra, to ja weź... czekam na drachu. Jest tam jeszcze jedna tak. Kasówka samuraja, nie? Tak. Cztery ty wziąłeś ostatnią? Jeszcze jest jedna część. Idź szybko po nią i przynieś tu szybciutko. Dobra, już noszę resztę. To nieś już w plaguszu. Już to zanoś wszystko. Bez sensu to auto stoi, nie wiem. Co ten ziomek kierowca nasz sobie myślał? Stawił się perfidnie pod bramą, kurwa, przeciwko. Tak, i jeszcze otwartymi drzwiami do bramy, nie? Że ktoś będzie wchodził, to zobaczy wszystkie torby, które mamy w środku. Po prostu najbardziej kwestyjski takie. Dobra, tak jak wygląda. Jakby co na górze, puściliśmy ostatnie części zbroi, więc Plagiuszu, ten. Ja mam tu tyle do przeniesienia, że było ho. A tymczasem, czyli tak, tymczasem jeszcze bym się zastanowił, gdzie już mamy tu kurwa jest... 12 części, tak? Jeszcze na głównym placu w tych kontenerach mogą być rzeczy. No właśnie też tam chcę sprawdzić teraz, bo w tych kontenerach... To jak już będziemy mieli, wiecie, wszystko już schowane, wszystko... to możemy dobra, sobie dobra, to weźcie wszystko rezygować. Zanieście. Plagusie, tam na górze zipline'y poszedłeś tutaj. Ja to już ogarnę. A tymczasem diabeł, chodź tutaj do mnie szybciutko. Wy sobie tam róbcie, co tam macie robić. Będziemy mieli minutę na ucieczkę. W każdym razie. No co tam, Daddy? Dobra. Na górze ten Plagusie, masz jeszcze dwie torby, to też się zanieść, bo to są samurajskie. Wiem. Spoko. Dobra. Wow. Proponuję załatwić tego strażnika, bo jesteś pewny? Jest. Ale to jest taki... strażnik. Poczekaj, to nie, załatw, bo on pilnuje, patrz, bo w tych, co on pilnuje, mogą nie być... Go? Za chwilę. Nie, poczekaj, jak Plaga zaniesie wszystkie torby. No ja już mam 12, także to już jest ekstra, co noszę. Aha, no dobra, no. To co, zabijam, to dobra, kropię. Możecie go. Uciekać jakby coś. Weź go, porozmawiaj z nim. Keycard znowu. No, keycard. Okay. Można otworzyć te bramy tutaj po prawej, bo Plaga ma jedną. No można. Być szybciej. Niestety, na nasze nieszczęście chyba tu niczego nie ma. Tu, tyle pieniędzy. Ale tu jest za to, mam kolejną rzecz, którą do zaniesienia. Nie, może coś tu będzie, to są jakieś pudełka. Jeszcze powinno coś być na mapie na bank, bo my uzupełniliśmy to zbrojami samurajskimi, więc a to na jest bank, dodatek. Na bank jeszcze coś jest. Chyba będziemy mieli jakąś dodatkową tą maskę za to, wiecie? My się pokazało jakieś dość niedoświadczenie. Musimy zdobyć jeszcze samuraja. Wszystkie, nie samuraje, wszystkie te, poczekaj, bo tu mam cywila. Mówię, że maskę samuraja może dostanie. No, coś aha. Takiego, coś takiego jak mój Yoshimitsu. Wiecie, no może tak być. Strasznie macie ich dużo tam, strażników. Drill się bardzo dużo jest na placu. Jeszcze bo może właśnie tak się oni porozpili, że na placu jest dużo. A na placu jest jakiś kontener, który wskazywałby... Kontenerów to jest od cholery tutaj, nie? Kurwa, nie wiem jakim cudem mnie nie zauważył ten gościu. No są jakieś skrzynki w tych kontenerach, nie? Takie małe drewniane skrzynki. Tam coś w środku jest. Kto? To jest znak cywil. Cywil, spokojnie, cywil. A. To weź go tam zaprowadź do control roomu. Widzę jeden kontener otwarty i tam jakaś skrzynka jest, taka podobna jak te na magazynie. I nawet byś tam doszedł chyba bez strażników, wiesz? Dobra. Masz tam drzwi wyjściowe Bloody gdzieś teraz? Mam. Tutaj cepię! Chodź. Dobra, wyjdź sobie nimi, tylko uważaj, bo jeden strażnik tam... Zanieś tą jedną skrzynkę, jedną skrzynkę wrzuciłem do kanałów. Diabeł, zanieś tą jedną skrzynkę, co wrzuciłem do kanałów, jak zaogarniesz. Widzisz strażnika? Bloody? Ze ścianą strażnik na placu głównym. Zaznaczyłem ci go. A tutaj, dobra. Biegam, biegnę. Tutaj jest kontener otwarty, tak. Faktycznie, jest ostatnia znajdźka. Tam jest skrzynka chyba, wiesz? O chuj. Jest ostatnia. Ej chuj. Do kanałów wrzuciłeś to? Jakaś blokada tu jest. Gdzie to wrzuciłeś, Bloody? Do kanałów. Patrz. Jest artefakt, tylko mega ciężki. Dobra, bierz go. Ja ci powiem, z nim gdzie są strażnicy. Ej, a dobra, czy mogę iść? Tym. Tak, możesz bo iść tam, artefakty można rzucać. Pamiętaj, że mamy ten dorzucany. Tylko idę wolno, pamiętaj. Nie, nie da się nim rzucać. Pamiętaj, że idę wolno. Pod ziemię, znaczy pod nogi od razu. Spoko, aha. Tam jeden strażnik wyszedł, ale nie poszedł w twoją stronę, luz.
Ej, dobra, super sprawa, ma artefakt. Artefakt jest mega ciężki, ale będzie milion kolejny. Tak. Milion to jest po 250 na łebka. Za jedne ten. To jest ponad 12 tego. Dobra. Nie, za jeden artefakt. Niektóre było 300, wiesz? No tak, znaczy rzeczy. Nie, obrazy i te sprawy. Ale nam pięknie poszedł. Dobra, ten deadwish. Dobra, zawijamy się. Tak, tam się zawijamy, ja dawaj tylko to zaniosę. Na i już. Tak, na zipline pójdę z tym. No, zanim to doniesiesz. Tylko to trochę zajmie, bo to jest mega ciężkie. W ogóle tu jest tak pusto, tu w ogóle nie ma strażników. No coś po prostu niesamowitego. A wszystko zabraliście z tych małych pokoików? Tak, tak. Wszystko zabrane. 12. Pistolety. Nie, powinniśmy mieć wszystko, bo mi się wydaje, że jest 12 bagów, takich zwykłych łupów. 12 plus 4. Kurde. Nie, spadamy, naprawdę, to jest wszystko. Plageuszu, puszczę ci ziplina i spadamy stąd. Ja się jeszcze przejdę do mapy. No. Ale kurwa. Puszczę ziplina i spadamy, i to będzie eleganckie. No. Mieliśmy strasznego farta. Ale pieniędzy będzie, ja pierdolę, przez kill. No fart nie fart, wiesz, znaliśmy teren, nie? To też swoje robi. Też. Jeszcze Murky Station. Ogarniamy co jak się poszukać, nie? Para. Strażników tylu tam jest, wszyscy tacy, wiesz. Ojebani na hajs, nie? No nic nie wiedzą, co nie cały magazyn został właśnie okradziony. Chill out. Mamy 20 chłopa, nic nam nie ukradną, nie? Wszystko jest strzeżone. Dobra, poleci ostatni zipline. Dobra, biorę go. To jest artefakt. Tak, bardzo ciężki. Ale możesz go zrzucić z tego. Sam tak możesz go zrzucić. Robię właśnie. Weź, ja go wezmę. Zdał. Ile się uda go zrzucić? Uda się. Poleciał, ale jebnął. Nie zabiłem cię nim? Byś tak spadł na łeb i by cię zabił, to by była najlepsza opcja. Zakończenie odcinka. Dobra, nie było. Nie, więcej miejsca. Nie, musisz go nieść, to nie. Dobra, to jest chyba wszystko. Zanieś, rzuć go jeszcze do wozu. Elegancko. I w tym akcentem chyba ukończyliśmy właśnie Deadwisha, Shadow Ride na cicho, ze wszystkimi bagami i zbroją samurajską. Jeszcze dodatkiem. No, lepiej się chyba nie da. Dobra, zobaczymy, jaka będzie nagroda. Trzy osiągnięcia. Czy osiągnięcia? No to ładnie. Ninja dostaliśmy. Patrz ile... Jest, 10 stary. Milionów! 11 prawie! 10900! To... Offshore Racket! No to powiem wam, że trochę wniosków leciało. A ile expa? Zaraz zobaczymy ile expa za taką misję. Risk bonus. Ja dziękuję, taka robota idealna, nie? Wow, Express troszeczkę wlecił, muszę przyznać. No, mógł być lepiej z tym Expem, myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, ale i tak jest zajebiście, 500 tysięcy. I tak jest wypas, patrz ile tego jest. Level dostałem, calutki jeden. Ja cię kręcę, dobra. No to jeszcze zobaczmy oczywiście jakie karty są. No oczywiście, tradycyjnie. No, karty trzeba zobaczyć, co takiego ciekawego odblokujemy. Jesteśmy dogrzani. O, nowa broń. Maseczka. A masz kurwą maskę. Russian hat. O, ale zajebista. Russian hat mam. Jaka cebula. Dobra, i tym akcentem kończymy dzisiejszy emocjonujący odcinek. Elo. Cześć.